16 kwietnia, godzina 5:20. Do roboty czas się zrywać. Świt. Ciemno na horyzoncie, ale nie tak zimno. Dobra. Kawę na wynos i do roboty. Takie roboty. O, są. Dobra. No i w trasę. Ej, brama mi się zamyka przede mną. Wyjeżdżał ktoś. Dobra, pyk i z powrotem. O, szaroburo, ile tam stopni? 13,5, ale to na hali. Zobaczymy. Dobra. Kawka jest. YouTubek jest. Zaraz włączymy coś ciekawego do słuchania, nie do oglądania. Jedziemy powoli. A wrół mi takie przewężenie tutaj na głównej ulicy. Cały miesiąc ma trwać, bo remont jakieś tutaj robią. Ale przynajmniej w godzinach od 18 chyba do 6 rano jakoś tak jest, że w nocy to robią. No i dobrze, bo inaczej to by Trójmiasto stanęło całe. A tak tylko trochę stanie rano. Wiesz, 5:51, oni jeszcze tutaj końcóweczkę prac prowadzą. I parę minut później, zobaczcie, pada. Pada 6 stopni, a ja mam letnie opony. No i co teraz? A podobno ma śnieg nawet padać. 6:31, jestem na miejscu. Gdańsk, Jelitkowski dwór. A, 7:20. Po robocie. Godzina 7:49, zobaczcie. Ulica Spacerowa w Gdańsku. Gdańsk-Osowa do Wrzeszcza bodajże, czy do Oliwy zjeżdża. No to jest wieczny korek od wielu, wielu lat. No a ja jadę do garażu przy domku na trudne czasy. Ile tam mamy? 6,5 stopnia. Leje. W czasie Albert z lasu. Oglądam. Na czasy. Gdzieś tam w tle. Mokro. Pewnie nie zjadę już niestety. No chyba zjadę. No zobaczcie. Jeszcze się ta ziemia nie napiła. Wody spokojnie. Ziemia jeszcze nie napita, więc rozładowuję auto. I schodzę. Śnieg chyba pada już. Sprzęt cicho. Klucze widzicie, czekają na fotel, drugi, pada, jak widać, pada. Kurtkę lucjanową wziąłem, normalnie śnieg pada, 3 stopnie na plusie, mam nadzieję, że wyjadę, jeszcze tak nie namokło. Wczoraj przy pięknej pogodzie słonecznej widzieliście fotel pasażera, sobie odkręciłem, wyczyściłem tutaj. O tej porze właśnie, a dzisiaj po robocie w Gdańsku już więcej nic nie zrobię przy aucie. No,
jadę może na działkę, co? Tą naszą prawie kupioną, bo dzisiaj jest wtorek, za dwa dni transakcja ostateczna i będzie już nasza ziemia. Gdzie już śnieżek sypie. Kurde pogoda. Kwiecień plecień, nie? Dobra, zmieniamy buty. Bo... Dobra, tu jest przynajmniej porządek. Fajnie. Rękawiczki niech schną. Dobra. Jezuniu. Co to za pogoda? Niesamowita zmiana. Ale tak będzie kilka dni podobno teraz. O, dobra. Porządeczek musi być korzucona. Uciekamy stąd, bo podejrzewam, że będzie problem z wyjazdem. Na razie wsteczniak zadziałał. Jakbym miał zimowe opony, to by było lepiej. Zawsze to bieżnik grubszy, nie? Gryzie tą ziemię. A tak to tutaj... No, jeszcze wyjadę, mam nadzieję. Chociaż już tam się świeci ta uliczka. Moja, dobra. Jedyneczka i jedziemy, panie. Zielonka. Widać liście duże, nie? Się robią. Z pąków, nie? No chyba wyjadę. Już tu płynie woda, ale jeszcze nie tak wartko. A dzisiaj cały dzień ma lać, to już wieczorem to tuż słabo. Dobra, podjeżdżamy. Pomalutko, co mi tam puka? Dobra, tu miękko się zrobiło. Pomalutku, pomalutku, nie zerwijmy przyczepności. Jest. Dobra, uda się. No, nie wygląda to groźnie, ale jest groźne. No, a na letnich oponach już w ogóle. Jedziemy do Groszka kupić jakieś jajka chyba, nie? Pudełka z domu nie wziąłem trzeciego rano. A kupimy 20 rzeczkę. Marsz. Dobra, mamy jajeczka 20. Tu w sklepie mają takie spodlady, wiecie, od hodowcy tutaj najbliższego. To nie są te takie tam fermowe. Mocno fermowe. No dobra, jajeczka. A ja z racji tej, że mam trochę czasu, jest godzina 8:45, pojadę do na działeczkę. I dojechałem do naszej wsi. I działeczka jest. Ach, pada śnieżek, proszę państwa. Dobra, gdzie nasz kamyczek tu odkryty? Jest, tutaj proszę. O. Tak wygląda w aurze jeszcze padającego śniegu z deszczem. Patrzymy, jak tu woda się zachowuje, jak to płynie. Nie, nic takiego złego się nie dzieje. Gleba to same piaski w zasadzie, więc wchłanialność jest spoko. O, sosenki przyrosty pierwsze już zaraz będą miały. Zobaczcie.